Cześć, witam Was w pierwszym filmiku z serii Co jem w ciągu dnia jako osoba, która zrzuciła 32 kg. Aktualnie jestem na redukcji, ale to jest takie bardziej intuicyjne jedzenie, ponieważ też daję sobie takie pole, żeby móc się troszeczkę zregenerować, bo czuję też ostatnio właśnie taki brak siły i chciałabym dostarczyć swojemu organizmowi jak najwięcej kalorii i energii z jedzenia. Zwłaszcza też, że mam taką nieprzyjemną jesienną aurę na dworze ostatnio przez ostatnie kilka dni i czuję właśnie, że przez to mam trochę brak siły. I być może to właśnie te zmiany pogody, a być może jeszcze takie rozchwianie po intensywnym czerwcu, ale ja teraz sobie troszeczkę pozwalam na takie bardziej właśnie intuicyjne jedzenie, że wiem, że mój organizm troszeczkę bardziej potrzebuje takiego dobrego, pysznego jedzenia i nie zabraniam sobie niczego i pozwalam sobie właśnie na takie ustępstwa, bo wiem, że to po prostu jest taki czas, kiedy ja potrzebuję trochę regeneracji. I od razu zaznaczę, że to będzie bardzo realistyczny dzień jedzenia, ponieważ ja zaraz wychodzę do pracy, później idę na zabiegi, miałam troszeczkę więcej czasu z rana, ale to dlatego, że po prostu na ostatnią chwilę mi klientkę odwołała, więc miałam dodatkowe 2 godziny. Pozwoliłam sobie pójść w takim razie odebrać paczkę i na zakupy i też Wam chętnie pokażę, co kupiłam właśnie dzisiaj na zakupach. Bardzo często to, co ja jem w ciągu dnia, jest taką moją też rutyną, że mam takie składniki, mam takie potrawy, posiłki, które po prostu są moją bazą i bardzo często po prostu do pracy biorę zawsze to samo. I tak, może być to nudne, może być to nieciekawe, ale czasem mam taki czas, że przez 2 czy 3 tygodnie będę jadła tylko i wyłącznie tosty z serem, albo tylko i wyłącznie jakieś grzanki, albo kanapki z masłem czekoladowym i to jest w porządku, bo po prostu na to mam ochotę i to jest coś, co będę jadła. I też mam takie czasy, że po prostu moje posiłki są nudne, są nieciekawe, bo po prostu jem w kółko to samo przez 3 bite tygodnie. No i zacznijmy od tego, co ja dzisiaj kupiłam. No i kupiłam dzisiaj sobie mleko bez laktozy 1,5% i to jest coś, co ja zawsze mam w lodówce, co staram się, żeby mi nie zabrakło, ponieważ ja uwielbiam pić kawę właśnie z takim mlekiem i z mlekiem o smaku waniliowym i to jest po prostu coś, co ja zawsze muszę mieć w swojej kuchni. Dalej kupiłam ser feta półtłusty, marchewki, ser naciowy, 2 proteinowe puddingi, jeden jest taką nowością w formie musu i bardzo mi się spodobał, ostatnio go próbowałam, hummus klasyczny, młody szpinak i malinki. I mamy godzinę 11, ja jeszcze nic nie zdążyłam zjeść, bo leciałam do sklepu, leciałam po paczkę, więc zaczniemy sobie od kawy. I ja kawę zawsze piję z płaską łyżeczką cukru i próbowałam już różnych zamienników typu erytrol czy stevia i kiedyś normalnie piłam z nimi kawę, ale od jakiegoś czasu bardzo wyczuwam ich specyficzny smak i też wróciłam właśnie z tego powodu do cukru, a kawę zabielam mlekiem waniliowym i tym bez laktozy. I zwykle jednocześnie z kawą przygotowuję sobie garnki, bo gotuję również miks kaszy gryczanej. Dzisiaj akurat wzięłam tą z pomidorkami suszonymi i pestkami dyni oraz jajka na twardo i zwykle gotuję większą ilość, ale dzisiaj miałam jakieś zaćmienie, więc przygotowałam sobie tylko na dzisiaj. Następnie zabieram trochę hummusu na wynos do małego pojemniczka. Dalej opieram i kroję marchewki. Dalej dodaję trochę pomidorków i przygotowuję sobie seler naciowy. Dorzucam sobie jabłuszko i też je kroję na mniejsze kawałki. Oto tak mam gotowy pojemnik warzywno-owocowy pełen witamin. Dalej swoje ugotowane jajka i kaszę wyciągam z wody i przygotowuję również kukurydzę słodką. Gotowe jajka obieram i wsypuję połowę ugotowanej kaszy do pojemnika, drugą część zostawiam sobie na jutro, a do dzisiejszej dodaję trochę słodkiego akcentu w formie kukurydzy z puszki. I jak już skończyłam przygotowywać sobie obiad do pracy, to zabieram się za śniadanie.
dziś miałam ochotę na słodkie śniadanie, dlatego przygotowałam sobie chleb na grzanki, proteinowy czekoladowy mus, serek czekoladowy do smarowania Philadelphia oraz malinę. Dorzuciłam również garstkę nerkowców, tak żeby zachować zasadę białka, tłuszcze i węglowodany w jednym posiłku. I to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli ktoś potrzebuje akurat słodkiego jedzenia, bo takie śniadanko miało w sumie 427 kalorii, nie wliczając w to kawy, więc myślę, że to naprawdę bardzo dobry pomysł. Obiad do pracy zapakowałam w taką fajną, zapinaną torbę z termosiankami i kupiłam ją chyba w Tigerze około 3 lata temu. Obiad podzieliłam sobie na dwie części, jedną zjadłam o 14, drugą zjadłam o 17, czyli jadłam mniej więcej co 3 godziny. Mamy godzinę 20 i ja już wróciłam z pracy i będę sobie szykowała kolację, ale zobaczyłam właśnie, co moja mama kupiła dobrego do jedzenia i stwierdziłam, że muszę troszeczkę pozmieniać swoje plany, ponieważ kupiła takie pyszności, że no nie mogę się im oprzeć. I właśnie czasem tak to jest, że po prostu mamy jakiś plan, ale musimy jednak pozostać elastyczni, ponieważ pojawi się coś innego, jakaś lepsza opcja, coś, co wydaje się dużo smaczniejsze i dużo lepsze na ten moment, więc właśnie o to chodzi, żeby też pójść na kompromis, żeby wymyślić coś, co zaspokoi też naszą duszę, nie tylko nasze ciało. Więc chodzi też o to, żeby lubić to, co się je i właśnie pozostać takim elastycznym i właśnie o to chodzi na redukcji, żeby pozwalać sobie na ustępstwa, żeby pozwalać sobie na zamianę, a nie trzymanie się sztywnych zasad, bo tak się nie wytrzyma na diecie dłużej niż, nie wiem, 2 tygodnie i później to się odbije w inny sposób. No i wracając, wiedziałam, że mam ochotę na coś słodkiego, także pomyślałam sobie o drugiej kawie, ale mamy właśnie już chwilkę po 20, więc to by był zły pomysł, ponieważ ostatnio sobie pozwalałam na tą kawę o takich późnych godzinach i później nie mogłam spać do pierwszej czy do drugiej nad ranem, więc tym razem sobie odpuszczę. I odpuszczę sobie dlatego, że widziałam arbuza, za którego zaraz się zabiorę. I to jest chyba pierwszy w tym sezonie arbuz w tym domu, także nie mogę przegapić tej okazji. No i chciałam też sobie coś zjeść z burakami, myślałam, że to będzie sałatka, ale zobaczyłam, że mama kupiła bułeczkę pszenną, białą, więc tego sobie nie odmówię. Także zrobię sobie kanapki z burakiem, z fetą i dodam do tego trochę oleju z pestek dyni. I przysięgam wam, to jest najlepsze kombo i musicie tego spróbować. I jeszcze ten olej, który smakuje dosłownie jak pestki dyni. Pycha. I nie wiem, czy wiecie, ale pestki dyni przede wszystkim mają działanie przeciwstarzeniowe, po drugie działają przeciwnowotworowo, no i po trzecie odrobaczają. I jeżeli zdziwiliście się trochę, jeżeli jak to powiedziałam, to odsyłam was do Ania Maluje, bo ona kiedyś na swoim blogu opisała właśnie to, jak się odrobacza ludzi. No ale teraz się będę zabierała za jedzonko i przygotuję sobie coś objętościowego. Właśnie to, co powiedziałam, to będzie takie dość duże, spore. Także się najem i starczy mi to do jutra. Teraz będzie mi potrzebny olej z pestek dyni, ser typu feta, ugotowane i obrane buraki, arbuz, bułka pszenna, no i zrobię kanapki. Ale znów miałam jakieś zaćmienie i ułożyłam składniki na odwrót. I zwykle na początku skrapiam bułkę olejem, potem wsmarowuję w nią fetę i na koniec kładę na wierzch buraki i wtedy nic mi nie spada z bułki, no ale jak widać, tak też można. No i na koniec najlepsze, czyli arbuz. I
tak prezentuje się moja gotowa kolacja. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i za spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że choć trochę Was zainspirowałam, a może Was zmotywowałam, a może pokazałam, jak w praktyce można jeść normalnie, będąc na diecie. Do następnego filmiku. Pa!